Któż jak Bóg? Na pewno znamy ten fragment na pamięć, ale warto go jeszcze raz usłyszeć. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Fulton Sheen, kiedy wspomina ten fragment, mówi, że jest on drugim zwiastowaniem. Podczas pierwszego zwiastowania Maryja stała się Matką Boga, usłyszała dobrą nowinę o tym, że na świat przyjdzie Mesjasz, a ona będzie Jego matką. Natomiast w drugim zwiastowaniu, zwiastowaniu pod krzyżem, okazuje się, że Maryja będzie nie tylko Matką Boga, ale będzie matką wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa. Słusznie będzie nazywana Matką Chrześcijan i Matką Kościoła. Na uwagę zasługuje również sformułowanie, które Jezus kieruje do matki. Mówi: niewiasto. To słowo pojawia się kilka razy w odniesieniu do Maryi. Słyszymy je w Kanie Galilejskiej, kiedy ma dokonać się cud. Także tutaj jesteśmy świadkami cudu, być może największego z cudów. Pod krzyżem dokonuje się zbawienie i to, co wydawało się niemożliwe, to znaczy uwolnienie ludzkości od grzechów, staje się faktem. Ta nowa niewiasta, osoba z pozoru słaba, drugorzędna, staje się kimś wielkim, staje się matką, dostaje nowe powołanie. Jest Matką Boga i wszystkich ludzi. Co więcej, także Jan dostaje nowe powołanie. Nagle staje się synem. Był synem swojego ojca. Był synem tego, którego obrał za mistrza w sensie duchowym. A teraz staje się także synem Matki Najświętszej. Ma się nią opiekować. Ma być przy niej blisko. W ten sposób powstaje nowa rodzina, rodzina chrześcijańska. Już nie tylko Jezus i Maryja należą do tej rodziny, ale nagle okazuje się, że są w niej wszyscy, którzy znajdą się pod krzyżem, którzy poprzez zbawienie stają się rodziną chrześcijan. Oto matka Twoja, oto syn Twój. To słowa, które warto powtarzać w ciągu dnia, przytaczać je jako dowód miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka. W tej rodzinie możemy czuć się bezpiecznie, bo to rodzina doświadczona cierpieniem, ale też rodzina, w której dokonuje się zbawienie. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg.